Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja pokazywałem Państwu to miejsce wczoraj rano, w sobotę. Dzisiaj jest niedziela i ja jestem troszkę załamany, dlatego że te butelki, które stały tutaj w sobotę rano, stoją dalej. Ja tak przejdę się tutaj. Nawet być może jest ich troszkę więcej, ale nie, to raczej są te same butelki. Tak, bo one są w tych samych miejscach. I to mnie załamało to, proszę Państwa, że prywatna inicjatywa, która zbiera butelki, tutaj jeszcze nie dotarła. Proszę Państwa, no ja zachęcam Państwa, że tutaj można sporo butelek po alkoholu, po piwie znaleźć i troszkę zarobić. Także niech Państwo się sprężą, no oczywiście nie w niedzielę, bo tutaj słusznie mi zwraca uwagę jeden pan, że w niedzielę się takich rzeczy nie robi, ale można to było zrobić wczoraj, w sobotę. Przecież cały dzień tutaj ten bałagan był. Po tym filmie, który takim wulgarnym dosyć, który tutaj można było sobie obejrzeć. No a tutaj to miejsce się nic nie zmieniło, także przez sobotę. O, ja tak przejdę, pokażę Państwu. Także załamałem się tutaj po prostu brakiem mobilności prywatnej inicjatywy, więc ci ludzie, którzy zbierają butelki sobie i potem sobie z tych pieniążków coś tam mają, to tutaj się nie spisali. No, jestem załamany. Ja sądziłem, że po sobocie tutaj będzie już porządek, a niestety nie jest. Przypuszczam, proszę Państwa, że to jest zły wpływ zasiłków, że ci ludzie, którzy zbierają butelki, dostają też zasiłki takie dla biednych ludzi, ta pomoc społeczna po prostu. No ich tak zdemoralizowała, że nawet im się butelek nie chce pozbierać. No bo po co mają zbierać, skoro zasiłeczek został wzięty. No cóż, żegnam się z Państwem.